będzie. Widzowie. Dobra, o co chodzi w Hitman Freelancer? W Hitman Freelancer chodzi o to, że mamy tutaj różne kampanie, które możemy rozpocząć. I każdą z tych kampanii, każda z tych kampanii to trzy różne misje w trzech różnych lokacjach na początku. I im dalej w las, tych misji będzie więcej. Jesteś freelancerem, rysujesz furii. Myślicie, że jest więcej pieniędzy z rysowania furasów, czy z zabijania ludzi? Ja myślę, że z rysowania furasów. Więc wybieramy sobie tutaj kampanię. I zależnie od tego, co mamy tutaj na górze, czyli espionaż, Big Pharma, Arms Trafficking. Zależnie od tego będziemy mieli różne cele, nie? Które mają być ironiczne. Że na przykład jak masz Big Pharma, no to dużo z tych rzeczy to będzie na przykład zabić kogoś, otruć go, nie? Albo wbić mu jakąś strzykawkę z jakimś gównem. Corpus Caven, dziękuję. Jak masz Arms Trafficking, no to dużo z tych objectives to będzie typu zastrzelić go karabinem maszynowym przemycony albo coś. Eco Crime, no to na przykład wszystkie environmental. Topienie kogoś, zabicie go prądem. Fajne, podoba mi się. I śmieszne, jakby Hitman 47 wygląda generalnie na bardzo ironicznego gościa, więc mi to wszystko pasuje. Hitman 47 jest oficjalna nazwa agenta 47. Organ Trafficking, nie wiem jakie jest. Deadly Throw, Neckbreaker, Axe Kill. Aha, czyli takie gore. Dobra, ja bym wziął Assassination. Czy mi od tego? Yes, begin. I tak pewnie przepierdolę, więc... Mamy trzy mapy. Aha, i w tym trybie są mapy ze wszystkich trzech gier w trylogii nowej Hitmana. Więc jest bardzo dużo map, co jest super. Whittleton Creek. Skyle, North Atlantic i Mumbai, okej. Możemy sobie zobaczyć, mamy jeden target i objectives to explosive kill, remote explosive kill, schować ciało celu i wyeliminowanie strażników za pomocą snajperki. Może być... To są cele jakby poboczne. Nie trzeba ich robić, ale dostaje się za nie hajs, a za hajs kupuje się rzeczy i ulepszenia. Posrak, dziękuję. Ta z USA jest dobra dla początkujących. Whittleton Creek. Czy to jest ta z milicją, która się tam zrobiła sobie bazę? Czy nie, to jest chyba Suburbs. Przedmieście, dobra, no to spoko. Silence Pistol Kill, Eliminate Guard Sniper, Hide Target Buddies. Epicko. I Mumbai, Sniperka, Poison Target, Fiber Y Kill. Okej, okay, no to zacznijmy od Whittleton Creek. Spoko. Co jeszcze tutaj mamy? Abort Campaign, Enable Hardcore Mode, może nie? I tutaj mamy item. Z trzech itemów wybieramy jeden. I oczywiście bierzemy Brimstone. Kurwa, nie ma Brimstone? Micro Remote Explosive, Professional Screwdriver, Modern Lethal Syringe. Na freelancerze są jakieś poziomy trudności, czy zrobili Dark Souls skradanek? Nie, chyba jest tylko ten hardcore mode, który możesz odpalić, że jak umrzesz, to od razu wszystko przegrywasz. A podczas normalnego gameplayu, to jeśli przegrasz jakąś misję, to możesz zrobić kolejną, tylko że jest trudniejsza. Kurde, nie wiem co wziąć. High Target Buddy, Eliminate Guard Sniper, Pistol Kill, nic z tych rzeczy mi za bardzo nie pomaga. Ale... Screwdriver jest zawsze spoko, bo można nim rzucić na przykład, żeby kogoś uwagę odwrócić, więc git. Lecimy. Safe journey, Wiem, że zamysł jest taki, że Agent 47 jest nie do końca... jest łysy i taki ma nierozpoznawalną twarz. Ale im lepszej jakości grafikę mają te gry, tym ewidentniejsze jest to, że gość jest bardzo rozpoznawalny, jakby. Welcome to Whittleton. Ale ciekaw jestem, czy to przez to, że... Mam wrażenie, że jest to powiązane z tym, że po prostu łysy typ taki nam się kojarzy z Hitmanem od razu.
Kazobrody 1, dziękuję. Więc jest ofiarą swojego notoriety po prostu. Poczekaj, aż zmienił ubrania. On zmienia ubrania?! Krawat mu się zawiesił. Widać, że nie ma partnerki. Dobra, mamy tryb asasyna, gdzie możemy wykryć, co gdzie jest. Tam jest handlarz broni, na którego możemy się dostać, żeby kupić broń. Ale mamy 0 agent 47 coinów, więc darujemy sobie na razie. Tam widzimy nasz target, na czerwono jest, więc udajmy się w tamtym kierunku. Na razie po prostu nie zbudzajmy podejrzeń. O Jezu, jak ładnie tutaj. Jeszcze w tej jesiennej szacie. Bardzo ładne są te mapy, bardzo mi się podobają. Jest piękny detal, conceal item, spoko, możemy tutaj coś schować, jakbyśmy chcieli. Tak, jakby agent 47 się w chuj rzuca w oczy, ale myślę, że to jest powinnactwo tego, że ona się po prostu kojarzy, bo jest jakby bardzo prewalentną postacią w popkulturze? Oho. Chłop chyba dynamitem wysadza czy coś? Okej. Okay. Dobra, podpierdolimy. Dobra. Czyli policjant gdzieś ma... Tam jest ich auto. Auto szeryfa. I w bagażniku będą explosives. To jest spoko w tym trybie, że rzeczy, które zbierzemy podczas tej misji, będziemy mogli użyć w kolejnej. A, przepraszam. Przepraszam, zakręciłem się, potknąłem się w zagrożoną strefę, proszę mi wybaczyć. Może tędy? Tu jest wyjście, tędy nie. Zobaczmy. Może... tędy? Okej. Okay. Ten co gadał z tamtym gościem teraz tutaj wszedł. Ja coś jest bez reality, nie zachowuję się. Okej, okay. Mój screwdriver jest common. Ale common to jest rarity, zakładam. Dobra, nie, chyba nie ugram tutaj zbyt wiele. Idziemy dalej. Dość duża część rzeczy to mogło być podwiedajki do OG misji, więc część tych wskazówek środowiskowych może być useless. Nie, ja wiem, grałem jakby kilka misji w kampanii. Wiem, jak to działa, że niektóre rzeczy naprawdę cię nie za bardzo pokierują. Ale niektóre rzeczy są użyteczne, na przykład no, z samych tych rozmów się dowiedzieliśmy, że tam są jakieś te materiały wybuchowe, nie? To się zawsze przyda. Blueberry muffin. Spoko, weźmiemy ze sobą. Zamknięte. Gdzie jest nasz cel? A, w tym domu. Oj. W domu, który jest... ma zamkniętą bramkę. Cholera. Kurde, musiała to być Ameryka akurat. Gdzie jest płot wszędzie. W Polsce by się przepierdolił przez tą siatkę po prostu i... Dobra, ludzik. Ktoś zapomniał. O, włącza się sprytna muzyka. Trzeba uważać. Tam łazi nasz cel. Szkoda, że nie mamy pistola. Można by ładnego hedzika zapierdolić. Ale cóż, poradzimy sobie. Nie wiem, kto tam jest, ale chciałbym jego strój... O! Przez łeb. Łopatą. Będzie fajne. Skąd tam chłopek się tam wziął? Zwołał się, dziękuję. Jezu, ile tu jest pracowników jakiś. Zamknij to. No zamknij. Dobra. Patrzcie to. Bam. Ha? Ha? Co to było? Ha? Ha? Łopata? Siup!
Haha, jestem na twoim piętrze. Jestem w twoim domu. Dobra, gdzie jest strych? Teraz znajdźmy... Gdyśmy znaleźli teraz... wyciszony pistolet. Byłoby cudownie. Pomyślcie sobie, że szanse są małe, ale jest to amerykański dom, więc... West's House Key. Okej, okej. Biegaj, please. Nie, ja myślę. Nie mogę biegać, ja myślę. Raczej nikt tutaj na górę nie wejdzie teraz. Siema. Okej, możemy odkręcić wodę. Dzięki, absolutnie. Możemy odkręcić wodę, żeby... śmieszna ryba! A! Ona sama zaczęła, przepraszam. Dobra, ale chyba... Tak, nasza babka tutaj idzie, zajebiście, dobra. Chodź do ryby, gdzie jesteś? Idzie do ryby, ale głupia. Pewnie myślisz, że to ducha, to coś o wiele gorszego, to ja. No dawaj. Myśli, że czekają masa zabawy. Myśli, że czekają zabawa do rozpo... Psych? O! Dobra, chodź, schowamy cię od razu. Ale strzał nożyczkami. Tak zwany brytyjski kill. Silence pistol kill, ale po brytyjsku. To rzut nożyczkami. Gdzieś tutaj była szafa. Schowamy ją do szafy. Najpierw wysmaruję oczywiście całe piętro jej krwią. Co by mieli zagwozdkę później. Małe miasteczko, pewnie się nudzą. Szeryf będzie zadowolony, że coś się stało. Bam. Bez rękawiczek? Słuchaj, Agent 47 to pewnie nawet nie ma tych. Czekaj, mogę się przebrać za... Nie mogę się przebrać za nią. Niestety. Dobra. Okej, okay, gość wchodzi. O! Investigating distraction? Jakie distraction? Ja już nic nie zrobiłem. O, ja jebie. Dobra, może przez okno jakieś wywalimy. Łopatę żeś mu ukradł. Może... O! Haha! Jestem geniuszem. Siup. Boże. Szok, że tak dykta się nie rozjebała pod jego ciężarem. O, można... Okej. Okay. Illegal action, uwaga. Mega. I uciekamy. To jest nasz znak rozpoznawczy. Babeczka w kopcu kreta. Dziękuję, Winel. Popularne polskie ciasto. Czekaj, co? Czemu jest zablokowane to wyjście? O Jezu, tak daleko muszę uciec? Czy chodzi o to, że jest zbyt blisko miejsca morderstwa, dlatego nie mogę go użyć? O Jezus Maria, i to jeszcze jest, kurwa, amerykańskie przedmieście, więc jest najcięższą do poruszania się pieszo infrastrukturą możliwą. Czy możesz wrócić do tej misji później, gdzieś miał sniperkę? Nie, w tym trybie nie. W tym trybie zrobię tą misję i tyle. Nara, lecę dalej. Pozbieraj itemki, jeśli są uncommon jakieś, ale... Nie widzę za bardzo. Plus całkiem dobrze mi poszło, nie chcę tego spieprzyć. 1400 dostaniemy za to. I schowaliśmy ciało, więc... 2400. Jogging garniaku. Ty, tu też zablokowane. A tam są odblokowane, Boże. Masakra. Część wyjść jest zablokowana za itemkami i outfitami. A, dobra, czyli na przykład mógłbym odjechać furgonetką jakoś pracowników tam, gdybym miał ich strój, rozumiem. Jeśli ktoś chodzi pieszo w USA przed miesiącem, to się policja niego przypierdala, bo to SUS, tak. Największy błąd. Agenta 47. Jakiej narodowości jest agent 47? Wolno biega ten agent. Wyobraź sobie, jakby kurwa taki sprintem zapieprzał teraz przez tą uliczkę. W ogóle nie podejrzane. Najwolniejsza ucieczka w Ameryce, kurwa. Greyhoundem będzie jechał. fake. Nierealistyczna gra. Autobus przyjechał. Przepraszam. Mega. Coś mi odblokowali. O, losowanie jest.
Nic. Nie wiem, co ma na celu ten ekran. Enter mi nie działa. Ok. Failed, failed. No failed, bo nie użyłem broni, ale co? Bywa. Increase gear cap. Gain additional gear capacity slot. Freelancer mastery level 2. Nice. Według Wikipedii jest z Rumunii, ale cholera wie, czy to prawda. Jest taka szansa. Impressive work, 47. Let me know when you're ready for your next assignment. Mega. Nie ma po polsku? Właśnie nie wiem, czekaj. Zobaczmy. Nie wiem, czy mogę zmienić z... stąd. Stąd nie mogę. Nie ma polskości. Kurde. No nic, musicie... musicie polegać na moim komentarzu. Nie okłamię was jakby coś, jak coś. Wszystko będzie prawdą, to co powiem. Fragmentation Grenade, All Canister, Modern Emetic Syringe. Poczekajmy z wyborem, aż zobaczymy, jaką mamy teraz misję. Może dobierzemy sobie coś. High Target Body, Sniper, Explosive Kill, Remote. Okej. Okay. I Fiber Wire Kill. Poison! Poison Target! Poison Target, mamy Poison tutaj. Bierzemy. Dzięki, Burkiu. I... Emetic to będzie posiedzenie na kiblu pewnie po tym, więc nice, będziemy mogli kogoś przeszpilić, on pójdzie do kibla i go utopimy w kiblu, w jego żygach. Świetnie. Nie wybraliśmy chyba w końcu tej misji, prawda? Dobra, booked flight. Chłop, co na ostatnią chwilę lata. Safe journey. Jak to jest, że World of Assassination nie ma napisu PL, jak jedynka i dwójka i trójka miały? Wiesz, może zmiana wydawcy. Tutaj nie... nie dogadali się po prostu. Dobre pytanie. Loczek Broczek, dziękuję. Trójka nie miała. O, to pewnie dlatego. Last minute lot, dlatego kurwa gdzieś się wpakował na jakiś wojskowy. Genialnie. Bardzo się podoba ta epickość. Okay. Pracujemy już tak długo ze sobą, że możesz mówić, że zabij, zapierdol. Pozbaw życia. Fiber wire kill nie uda nam się, bo nie mamy garoty. Poison target się uda. Snajperki też raczej nie znajdziemy, więc też jebać to. Dobra. Gdzie jest nasz... Chłopie, stoję sobie, patrzę na auto, uspokój się. Ale car. Minhatsu. Minhatsu Shosho 700cc. Pojemność 700. Fajne. Jak 47 klaszcze w samolocie, myślę, że tak. O, witam cię, graczu. Trzeba mi powiedziała, że go okradł? W sumie jest security, więc... przydałby mi się. Chłop chyba też last minute poleciał. Lotem niespodzianką Ryanair. Kurde. Nie mam za bardzo gdzie ciebie... A, zablokowali tutaj. Fajnie było, jakbyśmy mogli go w kiblu schować. No jest Susi. Jest Susi w opór. Wiesz co, pomogłoby, gdyś nie mówił do siebie głośno? Na pewno? Zostawimy cię na razie tutaj, okej? Okay? Później się do ciebie wrócę. Może jak spierdolę misję, będzie jakiś chaos, to wtedy mógł go złapać. Tam jeszcze jest Gostek. I to też chyba jest... Tak! Strażnik. Czy mamy coś, czym możemy odwrócić uwagę kolesia? O! Chodź do rury. Chodź. To jest słynna rura, w której nagrywano polski film Ja się cykam. Znacie? Ja pierdolę. A, gumowa rączka, ja pierdziela. Cichutkę. Wracaj, wracaj! Czy można w tym trybie zapisywać grę? Nie. Niestety nie. Dlatego trzeba myśleć. No, dwóch ich było. Dobra, idziemy dalej. Znajdziemy jakiś inny entry point. Albo po prostu wejdziemy przez tą rurę?
Też można tak? Ogromne są te mapy. Bardzo mi się to podoba. Witam. Żegnam. Okej. Dobra, Gears of War zaczynamy. Halo? Ty, on idzie tutaj. Wygoni! Czekaj. Mamy coś... lethal. Czy dostajemy karę za zabicie nie celu? Chyba nie. W tym trybie chyba nie dostajemy takiej kary. Miał rację, by się cykać. Daj mi mój śrubokręt. O cholera! Ale gość chilluje bombę tutaj. Ja pierdziele, czekaj. Muszę schować jego kolegę. Kurde, jego też powinienem zdjąć na wszelki wypadek. A tu jest ich więcej. Tu jest ich dużo. Generalnie, ty, to jest strefa jakaś taka bardzo... czekaj, rozejrzyjmy się. Chodź. Tu cię na razie schowam, okej? Okej? O Jezus Mario, ale tam łażą. O Boże. Uff. Dobra. Gdzie mogę wsadzić typa? Tam jest do wsadzania typa. Wsadzarka. Skrzynia. Skrzynia na typa. Zaraz tam podejdziemy, zaraz go tam wsadzimy, żeby było clean. Pika wręcz. Dobra, to będzie... Będzie crazy. To będzie top 10 Twitch momentów 2023, więc się przygotujcie. Przygotujcie swoje palce do klipowania tej akcji. Uwaga. Kurwa, spod kiecy to rzucił, chłopie, trzeba pomóc. O kurwa. Fuck. Uksun, dziękuję. Dobra, wiecie co, zmienimy. Okej, okay. Nauczmy się rysować furasy. Może zmienimy. Czy oni będą podejrzewać? O, oni nie wiedzą. Oni nie dostali jeszcze wiadomości. Oni mają dzień bez social mediów dzisiaj i zapłacili za to najwyższą karę. Jest respassing, cię znajdą, w miejscu, tylko cię wprowadzą. Wiesz to tylko, że ja stałem nad ciałem gościa, któremu wbiłem śrubokręt w głowę? O, oh, fuck. Dobra. Nie, jest git, ludzik. Weszliśmy, więc spoko. Ten tryb wydaje mi się być zajebiście trudny, kogoś to praktycznie nie zna gry. Ale ja znam grę. Nie znam poziomów, ale wiem, o co chodzi w tej grze. Zabijasz? Generalnie? O, król. Dzięki, Maria. Tu jest szyb windy. Można kogoś zrzucić do szybu windy. Nawet z takiej wysokości upadek może być bardzo bolesny. Pamiętajcie o tym, uważajcie na siebie, naprawdę. Jest... kaszer. Odkurzacz. Powinienem się przebrać? Myślicie, czy tak jest git? Jakbym się przebrał za crew, też miałbym wejście. Ale w sumie chyba jako security będę miał najwięcej wejścia. Wszędzie, najwięcej miejsc. Więc chyba zostaniemy przy tym. Okej, użyjmy tego szybu. Dobrze. Climb. Wyjdź po schodach jak człowiek. Nie, aby nie było ekscytujące. Na jakiej wysokości? O, ta wysokość. Dobra, mamy to. A, ale to jest gostek, który może mnie rozpoznać. A nie. Ej, mega! Boże, to jest jakiś stagehand biedny. Babka odkurza tutaj, kurwa, złotego Buddę. Ja mam ją zabić? Masakra. Dobra. Czy mogę wychillować bombę? Blend in. A z Bollywood Crew, okej, okay, czy musiałbym się przebrać za... Musi sprzątnąć.
No tak, no, Agent 47 jest ironicznym śmieszkiem, to prawda, on widzi ironię i... Taki satyryk generalnie, przepraszam. Dobra, pośledźmy ją, zobaczmy, może będzie jakaś dobra szansa. Nie siadaj. O Jezu, ona odkurza. Znowu. Boże, ona tak udaje, że pracuje. Ten człowiek jest załamany, ma depresję. Nie idźcie na filmówkę, naprawdę. Girl, co ja mam z tobą zrobić? Ona słucha DTP w tej chwili. Dobra, wiecie co? Okej, okay, zróbmy tak. Professional screwdriver. I robimy tak. Co to było? A nie, on tam pójdzie. Kurde, nie idź tam. Ona miała tam iść. Ja pierdolę, czemu strażnik swoją robotę wykonuje? Ale dobrze, że to są inni strażnicy niż tamci sobie. Ja podniosę, wiesz co mi spadło, wypadło mi. Wiesz co, wypadło mi, bo to jest taki z Biedronki. Kupiłem sobie śrubokręt, potrzebuję do domu czasem. Lubię majsterkować. Zniknęła! A nie, dobra, dalej my. Cześć. Chłopie, ty masz taki stealthowy pistolet? Taki, co byłby cichy? Okej, okay, na ten moment według mnie najlepsza rzecz, którą mogę zrobić, ustać gdzieś za rogiem, rzucić tym śrubokrętem. Kurwa, ale wtedy go stracę, a to jest professional screwdriver, to nie jest screwdriver twojego dziadka. O, pozna mnie chłop! Jezu! Ale blisko, dobra. Okej, okay, wiem co zrobić. Dobra, tak. Tu jest Tamper Security System. I tu jest Operate Fan Control Panel. I ja zrobię tak, żeby to był silniejszy wiatrak. I później go odpalę tutaj. I ona będzie stała tutaj, będzie akurat odkurzała tego słonia, bo ona lubi odkurzać i wypadnie tutaj. Genialnie. Co? Co? Chcesz zacząć sztuczkę? O, ktoś umarł, zobacz! Szybko idź, zobacz! O kurwa. No i should, to prawda, zgadzam się. Ktoś może... O, na dole są frajerzy. Zejdź. Okej. Zgadza się, okej. Siema. Szybko. O kurwa. Nie mogę, czemu ja złamałem kark? Nie mogę się przebrać w jej ciuchy. A to był unisex. Kurwa, czapeczka z daszkiem, come on. Dobra, może tędy. Zajebiście, możesz jeszcze raz spróbować. Dobra, wiecie co? No more Mr. Nice Guy. More of a dead guy. If I say so myself. Stylowy zabójca, dostałem właśnie achievement. Nie wiem, chyba ironiczny. Tak jak Agent 47. Spoko, uczymy się. Śmierć to nie koniec. Pamiętajmy o tym. Jest to tryb roguelike. Trzeba pamiętać o tym, tak. Uczymy się na swoich błędach, na przykład. Kurwa, nie wiem co mi odjebało z tym, żeby rzucić w nią tym śrubokrętem. Dobrze, ja już jestem zdrowy. Nie boli, wiesz co, nie boli mnie. Jestem jak polski chłop. Tak, wiem, że cała rodzina ze staru mówią, że do lekarza poszedł, ale nie, ja wiesz co, ja wstanę. Jedę na piwo z kolegami dzisiaj, naprawdę. Wardrobe? A wygląda jak moja szafa. Wszystko jest kurwa w pudłach. Nierozpakowane od 5 lat.
Mogę się poprzeglądać sobie. O! Ale ciuszek. Uuu. Dobra. Okej. Jeha! Partner. Partnerze. Pitbull! Na misję w klubie. Dobra. Dajcie mi zadanie. Co my tu mamy? Pamiętaj. O kurwa, Maciek, jestem głupi. Już miałem tą strzykawkę. Mogłem ją wziąć gdzieś na bok i wstrzyknąć tą truciznę. I ona by poszła do kibla wtedy. I mógł ją wyeliminować. Kurwa, głupi. Ale mamy dalej to. O, tu będzie ciężej teraz. Alerty Territory, Syndicate Showdown. Tak, i teraz mamy czterech podejrzanych i wśród tych czterech podejrzanych musimy znaleźć jedną osobę, która jest naszym celem. Explosive Kill Remote, Hide Target Bodies. Zobaczmy. We now have information on the syndicate leader's current whereabouts. Breaching Charge, Antique Little Syringe, ICA Titanium Crowbar. Mocne. No, Explosive Kill, ale to jest Remote, a to nie jest Remote, to jest Breaching Charge, więc tu by nie pasował. ICA Titanium Crowbar fajny i Antique Little Syringe. Strzykawę, ale już mam strzykawę, wiesz? Patrz. Nie mam strzykawy. Bierzemy strzykawę w takim razie. Tak, bo straciliśmy wszystko, co mieliśmy na sobie. I wiecie co? Nie potrzebuję strzykawy tutaj. Więc ją odłożę. O, i będziemy mieli na późniejszą misję. Mądrze? Idziemy z niczym. Po prostu poradzimy sobie. Jestem pitbullem. Spójrzcie na mój drip. Czy to jest człowiek, który przegrywa? Dobra. Tak. Mamy aparat i kapeluszko boja. Myślę, że poradzimy sobie jako freelancer. Popiszemy DM-y do jakichś lokalnych dziewczyn, czy nie chcą sesji. Ale woda. Ale sztormi. Okej. Okay. Cool. We know that they have gray hair. Mm. They are wearing earrings. Mm. They are wearing a hat and wearing a necklace. Okay. We also know that the target has a tendency to enjoy food of any kind and they smoke. I'm sorry. Opisała każdą postać w Hollywood. Don't disappoint, 47. Good luck. Nie będzie dobrze. Nie będzie łatwe. Turn off fuse box. To jest dwóch chłopków. Tutaj też dwóch chłopków w środku. Fajnie by było zgarnąć od razu strój garda. Myślę, że taki double kill jak w Assassinie. Że tak, najpierw jednego push i później drugiego i tamci to widzą na 100%, bo są tuż obok. Dobra. Mogę wejść, bo jestem gościem. Pitbull. Howdy. Howdy. Przepraszam. Za dużo dripu. Wybaczcie. Tu coś się dzieje. Dedgaro, dziękuję. Dziękuję. O, spóźnienie się na oprowadzanie. Kurwa, mać! Uwielbiam oprowadzania. Jeszcze jak nie jesteś, nie płaciłeś za to, tylko tak stoisz z tyłu wycieczki, tak podsłuchujesz. Uwielbiam takie. Jest ekscytacja i wiedza w jednym. Takie powinny być szkoły, Krzysztof Maj. Jestem na kamerze. Z moim dripem. Mam nadzieję, że... Alerty Territory, czyli bardziej są ludzie... Bardziej zwracają uwagę na to.
Fajna scena. Okej, okay, wtapiam się. Gdzie są nasze cele? Raz, dwa, trzy, cztery. O mój Boże. Huh. Mogę? Jasne. Spoko. Ludzik, rozumiem. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj. Hej. Jak to się zżygał? Strój tego gościa by się przydał. Tu jest pojedynczy strażnik. I tu są drzwi. Staff only. O! O, to może być dobre. Wejdę na jego oczach i on powie tak. Co ty robisz? A, zablokowane. Fuck. Kurwa, gdyby dali mi tylko wcześniej łom. Okej, okay, chyba możemy to zrobić za to tak. Łazienka. Tu dzieją się najgorsze rzeczy. Okej. Okay. Nie tak. Umyjemy ręce. I ktoś teraz będzie miał tak. Ha? What the fuck? Pitbull myje ręce? Muszę to sprawdzić. Muszę zrobić zdjęcie. I zgarniemy wtedy jego strój. Sprawdzam. Kurwa mać, kobieto! Nie mogę cię okraść ze swojego stroju. Ma za dobry drip. Weź jej maskę. Maska! Maska, dobra. Siema. O Boże! Przepraszam, spanikowałem. Tak czasem robię przy kobietach, wybacz. Przepraszam. Fuck. O. Kurwa mać, ty nic ma z tym zrobić teraz. Do kibla? Nie. Może... Fuj, tort ktoś został. Wiecie ile cząsteczek gówna lata w kiblu? Ohyda. Masakra. Do kosza? Nie fejdzie. Kurwa ma... A, z tą problem teraz, wiesz? Ja pierdolę. Ale mi narobiłaś, kurwa, problem. Ktoś wchodzi? Nie. Okej, dobra. Wiem, że to może być niebywałe, ale zrobimy to jeszcze raz. Patrzcie to. Wow, Pitbull i ta kobieta myją ręce? Muszę to zobaczyć. Jest to Gostek. I to Gostek, który przed... O, i ten Gostek może wejść wszędzie. Widzę to w jego oczach. I patrzcie to. Siup. O? Ty palnąłeś się czołem, kurwa, o coś? O, tam, patrz. Tam, moneta, zobacz. O. Ty kurwa głupi. Czekaj. Czekaj. Nie, jest git. Słuchaj. On się poślizgnął! Nie uwierzysz. Okej. Dobra. Mega. Nie, super impreza jest. Patrz na niego. Wybacz. Ale akcja. Dobra. Na górę. Poślizgnął się i rozebrał. Poślizgnął się tak mocno, że... Co? Ja pierdolę, jestem głupi. Idziemy na górę. Zostawmy ich tam sobie. Ważne, ja już mam odpowiedni drip na tą imprezę. O! Cel! Dobra, aparat. I teraz z aparatem możemy zrobić mu fotę. Brad Pitt! I na tej podstawie, okej, okay, musi mieć earrings, necklace, hat, grey hair. Ma, nie ma kapelusza. Nie wiem, kto w ogóle, nie wiem. Co za debil uznał tego gościa za podejrzanego? Not suspect, zdecydowanie. Ale ciężki dzień ma ta babka dzisiaj, naprawdę. O,
kod in 4K! Czekaj, czekaj, czekaj! Chodź, pokaż. Pokaż, pokaż. Gdzie jesteś? Uciekł. To on? Chyba się przebrał. Dobra. Myślałem, że to okno. O Jezus Maria, mój mózg jest coraz wolniejszy. Dobra, idziemy na górę. Schody. O, to wygląda jak... Tam jest cel, kolejny cel, kolejny suspekt. Będzie przychodził obok mnie. Foto z przyczajki, jak w tramwaju. Uwaga. Ja wiem. Gówno widzę, czekaj. Earrings, jest. Hat, grey hair. Necklace? Ej, zgadza się. Prime suspect. Wszystko się zgadza, śledzimy. Zrobił z flashem. Jak to jedno zdjęcie tej aktorki. W jakimś food courtcie. W galerii handlowej. Muszę lepszą fotę zrobić jeszcze. Podejdę. Czekaj. Robię fotę rybom i... Kurwa. zgadza się wszystko. Dobra. Okej. Okay. Popatrzmy na niego. Usiądę sobie. Na przykład... postoję sobie w takim razie. Hej. Zajebiście. Mega. Świetna impreza. Na kamerach jesteś... No tak, ale co, nic nie zrobiłem. Overflow fish tank. Jakie mamy? W ogóle nie mamy nic. Nie mamy absolutnie nic, żadnej... O! Jabłko. Potrzebuję ich w innym pokoju. Żytę. No tutaj fajczy. Uuu, wiesz co? Luzen Valve. O, to mogło być dobre. Hej, Dmoteo. Proszę, nie banuj mnie za to pytanie. Kiedy ma im. Nie wiem. Czekaj, bo ważna rzecz się teraz dzieje. Tel, Smoker i Foodie. On fajczy teraz! To musi być on. Nie. Starczy mi się kobiet. Jadł? On jadł? On jest taki jak ja. Może to ja jestem głównym podejrzanym. Dobra, śledzimy go. I z tego, co tam było... Secret meeting. Idzie, zobaczmy, czy się z kimś spotka. Daj mu jabłko, żeś mu jabłko pod... Jabłko pod nogi, zobaczymy, czy zje. Ale mu zadudni, nie? Drop portu... Po, co? Portu... Portkulis? Tak to się nazywa? Fajna nazwa. No i drogi panie kolego, ja panu towarzyszę tylko. Pan jest foodie, ja lubię panu przynosić różne rzeczy. Jestem natrętnym kelnerem. Ja pierdolę, nie mógł do bardziej podejrzanego miejsca iść. Jak pojawiają się już kurwa kegi z piwem, to jesteś już w bardzo podejrzanym miejscu. Też jest w ogóle nieubrany na okazję, nie? Jakby wszyscy są w tych strojach, a on jest taki Steven Spielberg trochę z niego. A ty kto? Kim jesteś? Kim jesteś? Podejrzańcu. On jest podejrzany w chuj, jest sus. Okej. Okay. Ale idzie na spotkanie, chłop. To jest hitman jakiś, naprawdę. O, czekaj. Patrzy na sztukę. To dowód na to, że jest palaczem. Czekajcie. Podniósł tylko... Explosive Golf Ball? Lead Pipe. Tak. Świetny wybór. Agencie. Idziemy dalej. To jest chłopek, co pieniądze ma. Mógłbym go zdjąć, ale...
wait to see the initiate's face about that. The polygraph, I get, wszystko okej? On jest asasynem na 100%. Patrz. Teraz on ja pójdę tutaj i on teraz, patrzcie. Został. Okej, może jednak nie. Wszystko okej, jest git, jest zajebiście. Ty, może to nie jest on? Może powinienem jeszcze tych innych obczaić. To jest asasyn! On znowu tu jest! O! Nie. On jest secret meeting. Chłopie, czy muszę zabić? Tylko nie wiem jak. Dobra, poczekamy z tymi. Idziemy sprawdzić te dwa pozostałe. Jeśli nie dopasować, to znaczy to jest tamten gostek. I tyle. I spoko. I tyle. I spoko. Tu mogę się poruszyć. Sorry. To nie byłeś naszym celem. Wstaliśmy to już. O, kolejny item. Banan. Taki wielki. Nożyczki. Super. O! Jest akurat na zewnątrz. Dobra, zobaczmy. O kurwa. Odsuń się. Nie patrz na mnie. Mamy to. Patrzcie. Ma czapkę, ma siwe włosy. Kurwa, nic innego nie widać, jest za daleko. Ma... Nie wiem, czy ma kolczyki. Ma nekles na pewno, ale nie widzę kolczyków. Kurde. Ciężkie, ciężkie. To może być ona. Byłem suspect. Ale ktoś tamten też jest suspekt. Kurde, chyba mi wykasowało tamtego jako suspekta. Ale tu jest strasznie dużo ludzi, którzy mnie podejrzewają o coś, czego nie zrobiłem. Oprócz tego, że to zrobiłem, ale... Czy to ważne? No tamten miał wszystko, nie? Byliśmy sobie do tego pewni. Kurde, zabiłbym go. Secret trade! Oni tradują! Patrzcie! Tam! O kurwa. Widzą mnie. Dobra, musimy tam zejść. Tylko jak? Tędy. Po schodach. Lecę. Ale akcja. Wpierdolę się na meeting. So, dobra. Chyba nie masz nekles. Pokaż. Kurwa, jak ciemno. Nie masz nekles, not suspect. Czyli ta druga osoba, która się tradowała, to ona, to musi być ona. Gdzie ona jest? Gdzie ta osoba? To tam. To ta babka. Ale jazda. Ma? Miał nekles? Ja nie widziałem. Czekaj, muszę spojrzeć na jej uszy. Jesteśmy strasznie niezręcznym z miejscu, kobieta. Możemy się obsunąć gdzieś? Boże! Ja, ta fryzura... zawsze sprawia kłopoty. Czekajcie. O, rozpoznał mnie. Rozpoznał mnie. Gdzie? To ona, to musi być ona. Okej. Okay. To mój czas. To mój czas. Odsuńcie się! To była ona?
Non-target? To on? To musi być on. Schowaj tą rurkę. O! Boję się, uciekam. O nie! Ale strasznie. Szybko, szybko, panowie, gdzie biegniemy? Pomocy. Uuu. Ale się boję. Pomocy. Nie, to nie ja. Katfanga? Co? Cześć. Tutaj. Hej. Nara. Ja pierdolę. Masakra. Aż to nie mam na kogoś katfangą, więc... Dobrze mi szło. Dobrze mi szło. Kampania nieudana? Na jakiej podstawie? Myślę, że mi się bardzo udało. Elegancko, dziękuję. I'm sorry to say, but failing your campaign has resulted in the syndicate disappearing. Pomówienia. But we know that nothing is predictable in this line of work. I'm sure you'll get back on the saddle. Mogłeś pierwszego gościa zabić. No mogłem. Wszystkich mogłem zabić, ale nie do końca ogarniałem, jak działa to. Zrezybałem. Stoisz, kiedy przegrywasz? Zaczynamy od początku. Musimy nową kampanię odpalić. Tak, cała kasa, wszystko przepadło. Dobra, chwila przerwy, muszę iść sobie coś do jedzenia wziąć. I zaraz lecimy dalej. Okej, okay. Okej. Okay. Dobra, ZW. Ale... Kurwa, fajne to jest. Fajne to jest, pomimo tego, że nie ogarnią w ogóle to. Zajebiście się w to gra, mam nadzieję, że ona się też fajnie ogląda. Zaraz wracam.